6 grudnia, Agnieszka Jankowska, witam i zapraszam na wydarzenia, a w nich między innymi... Powołali komitet protestacyjny. Tutaj się obawiamy o życie naszych dzieci, o zdrowie naszych dzieci. Narkotyk ukrył w majtkach. Przeprowadzili kontrolę osobistą osób znajdujących się w środku. Blokowanie drogi krajowej nr 3, protest przed Urzędem Gminy, a w ostateczności referendum w sprawie wotum nieufności wobec wójta. Takie kroki zapowiadają mieszkańcy Jakubowa i okolicznych wsi, którzy sprzeciwiają się składowaniu bez zezwolenia niebezpiecznych odpadów na działce obok tej miejscowości. Powołali komitet protestacyjny. Wójt gminy mówi, że rozpoczął już postępowanie w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Sprawą zajmuje się prokuratura. Powołanie komitetu protestacyjnego to kolejny krok mieszkańców Jakubowa i okolicznych wsi, którzy mają dosyć opieszałości władzy gminy w sprawie dotyczącej nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów, jakie znajdują się obok ich miejscowości. W komitecie są radni gminy, sołtys z 3 wsi i mieszkańcy. Jest w tym komitecie 11 osób. Ten komitet ma za zadanie walkę z nielegalnym przedsiębiorcą, który niestety, ale tutaj w miejscowości Jakubów zrobił nie tylko wiele zła, ale wprowadził niepokój. Sprawa nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów koło Jakubowa ciągnie się od wiosny. Mieszkańcy nie mogą zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i nie kryją emocji. Interes kilku ludzi jest dla wójta ważniejszy niż życie i zdrowie mieszkańców. Bo my tutaj się obawiamy o życie naszych dzieci, o zdrowie naszych dzieci. Nie wiadomo, co w tych pojemnikach jest. Teraz idzie mróz. Nie wiadomo, czy tych pojemników nie porozsadza. A wójt dalej brnie w tą swoją ustaloną jakąś, nie wiem, dziwną historię. Bomba, nie wiadomo, co tam jest, bo tam jest, tam są rozmaite rzeczy, jakieś ciecze, coś tam jeszcze, w workach. To jest składowisko lichowieczego. Zapach tam czasami jest jakiś taki nieprzyjemny. Ja podejrzewam, że może coś wylewają nielegalni. Nic, nikt tego nie kontroluje. Nie ufamy wójtowi, ja mu powtarzam to na każdej sesji. Do wójta jak się idzie, to trzeba mieć pismo i to muszą być spisane ustalenia, bo są takie sytuacje, że wójt potrafi się potem wyprzeć. No nie chciałbym tutaj wójta oceniać, ale no niestety to źle wygląda. Coś jednak w tej sprawie się zmieniło. Jak powiedziała przewodnicząca Rady Gminy, zawarto porozumienie z przedsiębiorcą dotyczące wywozu odpadów. Większość ma zniknąć do końca grudnia, reszta do 31 marca. Mieszkańcy czekają. Przede wszystkim jednak czekają na decyzję wójta. Jak nam powiedział włodarz gminy, 1,5 miesiąca temu rozpoczął postępowanie w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów. Wszczęcie procedury w celu wydania decyzji o nakazie usunięcia zostanie wydane po zebraniu materiału dowodowego, który oczywiście trwa. Moim celem jest, że właśnie, żeby do końca roku tą decyzję wydać, tak żebyśmy mieli po prostu akt prawny zmierzający do tego, żeby pan to składowisko nielegalne usunął. Dodajmy tylko, że sprawa nielegalnego składowiska trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego. Zajmuje się nią także głogowska prokuratura. Pomysłowość amatorów narkotyków nie zna granic. Legnicy policjanci odnajdują substancje odurzające poukrywane w różnych dziwnych miejscach, w tym także w męskich majtkach. Mundurowi z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Legnicy zauważyli, że jeden z pasażerów Mazdy przejeżdżającej ulicą Zamiejską nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa. Samochód zatrzymali więc do kontroli drogowej.
policjanci podczas kontroli zauważyli, że pasażerowie zaczęli się dziwnie zachowywać wewnątrz tego pojazdu, wobec czego przeprowadzili kontrolę osobistą osób znajdujących się w środku. Jak się okazało, 19-letni kierowca miał przy sobie substancje odurzające, a ściślej marihuanę w ilości, z której można by było uzyskać blisko 65 porcji handlowych tego narkotyku. Większą część suszu policjanci znaleźli podczas osobistej kontroli mężczyzny. Kierujący ukrywał te narkotyki w swojej bieliźnie oraz saszetce, którą miał przywiązaną na pasie spodni. Mieszkaniec powiatu jaworskiego został osadzony w policyjnym areszcie. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Hodowcy drobiu znów mają powód do zmartwień. W województwie lubuskim wykryto wirusa H5N8, w związku z czym padło kilka tysięcy gęsi. Lekarze uspokajają, że choroba ta nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi. Powinniśmy jednak zachować ostrożność, ponieważ inne wirusy ptasiej grypy mogą być dla nas niebezpieczne. Lekarze weterynarii przypominają, że nie musimy obawiać się spożywania drobiu, ponieważ wirus ptasiej grypy ginie w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Do zakażeń dochodzi wyłącznie drogą kropelkową. Generalnie nie mamy czego się bać. Ten wirus nie jest groźny dla ludzi. Zostało to potwierdzone w Instytucie Weterynarii w Puławach. Natomiast nośnikiem są dzikie ptaki, także tutaj trzeba się wzmożoną czujnością wykazać w stosunku do gołębi, do żurawi, do gęsi, które teraz mają swoje przeloty. Wirus ptasiej grypy nie jest zagrożeniem dla hodowanych w domowych warunkach papug, kanarków czy innych egzotycznych ptaków ozdobnych, pod warunkiem jednak, że klatki ze zwierzętami trzymane są wyłącznie w domu i nie są wystawiane na zewnątrz. Najlepiej też nie karmić gołębi, kaczek czy łabędzi. Lepiej unikać kontaktu z dzikimi stworzeniami, więc nie dokarmiamy ptaków, unikamy kontaktu z gołębiami. Chodzi to szczególnie o zwierzęta, które mamy w domu, którymi są ptaki, bo dla nich ten wirus jest bardzo groźny. Wprowadzone reżimy sanitarne dotyczą głównie hodowców drobiu, którzy powinni szczególnie zadbać o zabezpieczenie swoich stad przed dziko żyjącym ptactwem, które może być zarażone wirusem ptasiej grypy. Uważać powinni również właściciele psów i myśliwi. No raczej nie pozwalamy psu nosić w pysku padłego ptactwa, natomiast dla psa też ten wirus nie powinien być jakoś dużym zagrożeniem. On jest przenoszony między ptactwem raczej. No, psa w lesie generalnie w kagańcu wyprowadzamy na ten czas, kiedy mamy zagrożenie, tak? Pomijając już myśliwych, którzy lubią polować, więc pies w lesie nie biega sam. Szczególna ostrożność zalecana jest właścicielom kurników, gołębników i ferm drobiu. Hodowcy powinni zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikiego ptactwa oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń inspektorów sanitarnych. Powiatowy lekarz weterynarii w Legnicy nie znalazł dziś czasu na rozmowę. Występu przed kamerą odmówili także hodowcy drobiu. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze... Zerwij serduszko i podaruj prezent. Czekają na Mikołaja już od 2 tygodni. Mieszkańcy wybrali projekty. Większość to różnego rodzaju obiekty aktywności sportowej zewnętrznej. Zima zbliża się coraz większymi krokami. To ostatni dzwonek, by sprawdzić swój samochód, zanim na dobre zagości na drogach. 300 ton soli i 150 ton piasku czeka w magazynach miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczalni w Lubinie. Również lubińscy kierowcy są już przygotowani na sezon zimowy. Gdy temperatura spada poniżej zera, a na drodze pojawia się śnieg, warunki na jezdni są wyjątkowo ciężkie. Przygotowanie samochodu do zimy to przede wszystkim wymiana opon. Muszę powiedzieć, że z roku na rok coraz więcej ludzi myśli wcześniej o tym, także przygotowują się dużo wcześniej. Zaczyna się to już od terminu, powiedzmy, przed wszystkimi świętymi do początku, powiedzmy, grudnia. Także muszę powiedzieć, że 80% ludności, można powiedzieć, wymieniło już w tym roku opony. Czy jako kierowca jest pan przygotowany na nadejście zimy? Tak. W jaki sposób? Na przykład kupiłem opony, jeżdżę powoli, sprawdzam pogodę. No i ogólnie tak optymistycznie patrzę na świat. Jako kierowca jest pan przygotowany na przejście zimy? Tak, oczywiście, opony zimowe, wszystko jest gotowe. Dawno czy na ostatnią chwilę? Nie, to już miesiąc temu zmieniłem. Także ja na ostatnią chwilę nie czekam. Tak. W jaki sposób? Opony wymienione. Samochód zabezpieczony. Dawno czy na ostatnią chwilę? Na ostatnią chwilę, jak zwykle. Opony mam zmienione, przegląd zrobiony, wszystko także. To pousuwane awarie. Pojawiły się już pierwsze poranne oznaki nocnych mrozów. Wielu kierowców musiało zdrapywać szron z szyb swoich samochodów. O zimowej akcji myślą już drogowcy.
Dysponujemy odpowiednim sprzętem, żeby odśnieżać i żeby dobrze funkcjonować w tej akcji zima. Nasi pracownicy, a konkretnie dyspozytorzy, pełnią całodobowe dyżury. Mieszkańcy i obywatele Lubina mogą tam dzwonić, zgłaszać swoje sugestie, mogą prosić o interwencję. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby jeździć z włączonymi światłami i prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Piesi natomiast dla własnego bezpieczeństwa muszą pamiętać o noszeniu odblasków, zwłaszcza poza terenem zabudowanym. Nawet przy oświetleniu miejskim osoba ubrana na ciemno jest niewidoczna dla kierującego, widzi on z niedużej odległości takiego kierującego, taką osobę, więc my, mimo że nie jest to wymagane, proponujemy również takie odblaski na terenie miasta. Wszystko wskazuje na to, że zima w tym roku w Lubinie nie zaskoczy ani drogowców, ani kierowców. Klocki Lego, piłki, łyżwy czy wózek spacerowy – o tym marzą dzieci z domu samotnej matki w Ścinawie. Kilkanaścioro dzieci powiesiło serduszka z takimi życzeniami na choince w kinie Helios w Lubinie. Ruszyła kolejna akcja Z choinki serca dar. Na choince zawisło 40 serduszek, każde z napisanym marzeniem do świętego Mikołaja. Po raz kolejny mieszkańcy miasta mogą stać się świętymi Mikołajami. My ubraliśmy choinkę, jak Państwo widzicie, i czekaliśmy tylko na dzień dzisiejszy, aż dzieci przyjadą z serduszkami. Serduszka są przygotowane, dzieci już czekają, za momencik powieszą swoje marzenia. Przyjechała tylko delegacja, bo niektóre dzieci są tak malutkie, że jeszcze do kina nie przyjeżdżają. I co takiego byś chciał dostać od Mikołaja? Klocki Lego. I klocki Lego Ninjago, i klocki Lego Liniołki. Korki, Lego Ninjago i telefon. Serduszka wieszały dzieci z domu samotnej matki w Ścinawie, potem oglądały bajkę w kinie. Każdy, kto będzie przygotowywał paczki, musi napisać na niej imię dziecka, a także ile ma lat. Czekają na Mikołaja już od 2 tygodni, jest to główny temat w naszym domu. Ścinawski dom opiekuje się w tej chwili 8 matkami i 11 dzieci, którzy przebywają na miejscu. Otacza opieką także 9 maluchów znajdujących się w rodzinach zastępczych czy u dziadków. Oni również wypisali swoje prośby do Mikołaja. Jeżeli chcemy wesprzeć akcję Z choinki serca dar, wystarczy przyjść do kina, wybrać sobie jedno serduszko z choinki, zabrać je. Polecam powiesić na swojej choince, bo zawsze jest jakimś miłym wspomnieniem, że pomogliśmy komuś. Przygotować prezent, który dziecko wypisało na serduszku i wrócić do kina z tym prezentem podpisanym imieniem i wiekiem dziecka. W kinie oczywiście niespodzianka jakaś od kina za taki prezent zawsze czeka. Prezenty do Heliosa można przynosić do 20 grudnia. Ponad 3000 mieszkańców gminy Polkowice wzięło udział w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego 2017. Spośród 30 zgłoszonych projektów do realizacji wybrano 22. Najczęściej dotyczą one budowy siłowni zewnętrznych na terenie miasta oraz w większości wsi, ale są też inne, np. kwieciste witacze w Kazimierzowie czy montaż kontenerów w Żelaznym Moście. Jak na debiut polkowicki budżet obywatelski 2017 w ocenie organizatorów zdał egzamin. Pierwsza edycja, ponad 3000 oddanych głosów. Jestem dumny, bardzo dziękuję mieszkańcom gminy za tą aktywność. Większość to różnego rodzaju obiekty aktywności sportowej zewnętrzne, różne to są nazywane, siłownie zewnętrzne czy podobne nazwy, ale to znaczy, że jest duża skłonność mieszkańców do uprawiania sportów, co mnie bardzo również cieszy. Mieszkańcy gminy Polkowice zgłosili 30 projektów. Głosowanie trwało od połowy listopada do 4 grudnia. Do realizacji wybrano 22 projekty. Jeśli chodzi o największą ilość głosów, oczywiście osiedle Hubala jest tym, gdzie lider pan Piotr Nowak zaangażował tak wielką liczbę mieszkańców, że w tej rywalizacji to on wygrał. 311 osób głosowało na osiedlu Hubala. Natomiast to, co nas zaskoczyło, to świetna rywalizacja. Myślę też, że świetna zabawa na osiedlu Polkowice Dolne. Tam dwa projekty rywalizowały ze sobą i jeden z tych projektów wygrał. Po głosowaniu w pierwszej edycji polkowickiego budżetu obywatelskiego nasunęły się też pierwsze wnioski. W kolejnej mogą więc być pewne zmiany. Sposób głosowania. Być może przymierzymy się do głosowania w sposób już elektroniczny, czyli nie wypełnianie kart, ale również za pośrednictwem internetu. Jak dodaje burmistrz gminy, to dopiero półmetek polkowickiego budżetu obywatelskiego. Teraz rozpoczną się przygotowania do realizacji pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców.
włączają się w akcje charytatywne, bezinteresownie pomagają, teraz zostali za to nagrodzeni. Wolontariusze na całym świecie obchodzą swoje święto 5 grudnia. W lubińskim starostwie kolejny raz zorganizowano uroczystą galę, by wyróżnić swoich wolontariuszy. Społecznicy zostali także docenieni przez Lubińskie Koło Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Z okazji 35-lecia działalności przygotowano obiad ze sportowcem. Gośćmi specjalnymi byli piłkarze nożni i piłkarki ręczne z klubu Zagłębie Lubin. Gala wolontariatu to doskonała okazja do wyróżnienia osób, które bezinteresownie poświęcają swój czas na rzecz lokalnego społeczeństwa. Podczas uroczystej gali w Starostwie Powiatowym w Lubinie nagrodzono 32 młodzieżowe organizacje wolontariackie. Przedstawiciele organizacji wolontariackich nagrodzonych w dniu dzisiejszym reprezentują bardzo szerokie spektrum wolontariatu, od kultury, przez sport, przez wspieranie OPP, czyli organizacji pozarządowych, aż do działań prospołecznych. Wszyscy uhonorowani wolontariusze poświęcają swój czas i talent, angażując się w akcje na rzecz lokalnej społeczności. Choć sami za wykonywaną pracę nie oczekują pochwał i zapłaty, to jednak ich wysiłek zasługuje na wyróżnienie. Ja mam w wolontariacie około 50 osób, zarówno w liceum, jak i w szkole podstawowej, ale wiadomo, że w różnych akcjach charytatywnych biorą udział również uczniowie z całej szkoły. Pomagać komuś to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Podczas gali rozstrzygnięto konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu lubińskiego. Zadaniem było stworzenie logo przedstawiającego wolontariat. Nagrodzono Natalię Wiśniewską. Takie serce, że oczy miały jako dwa słońca, nos z kwiatka i tęcza odwrócona do góry nogami jako uśmiech. Często ją widzę przy takim w malowaniu w domu, układaniu takich różnych obrazków, także potrafi. Od teraz to jej logo będzie reprezentować wolontariat w powiecie lubińskim. Lubińskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Dzień Wolontariusza przygotowało niespodziankę dla osób, które na co dzień bezinteresownie pomagają potrzebującym. Pomysł pochodzi od samych mieszkańców schroniska dla bezdomnych, bo pomaganie to nie tylko branie, to też podziękowanie i wychodzenie z takimi inicjatywami do mieszkańców miasta, pokazanie, że to są normalni ludzie, że oni też mają uczucia i też są wdzięczni za wszelkiego rodzaju pomoc. Specjalnymi gośćmi spotkania byli piłkarze nożni KGHM Zagłębia Lubin George Czotra i Paweł Żyra oraz piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin Mariola Wiertelak i Małgorzata Trawczyńska. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Możemy pomóc tym ludziom, wesprzeć ich i może pokazać, że czasami warto zawalczyć. Muszę powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Nie wiedzieliśmy dokładnie do kilka dni temu, że w ogóle to będzie, jak nam powiedziano, o co tutaj chodzi bardzo, no to z przyjemnością odezwaliśmy się, także bardzo, bardzo fajna sprawa i naprawdę jesteśmy, no bardzo fajnie, że jesteśmy zaproszeni tutaj. Goście mogli skosztować specjalnie przygotowanego na tę okazję żurku olimpijskiego. Był ugotowany przez sportowców, to sportowcy obu klubów bardzo się zaangażowali w przygotowanie takiej potrawy, która jest rozgrzewająca, ale też i charakterystyczna, bo taka ma być. Jest to żurek olimpijski. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta jest organizacją dobroczynną. Pomaga bezdomnym, samotnym matkom, ofiarom przemocy, osobom starszym oraz dzieciom z ubogich rodzin. Celem towarzystwa jest pomoc zaspokajająca potrzeby elementarne w duchu przesłania głoszonego przez Świętego Brata Alberta. Lubińscy szczypiorniści po raz kolejny niosą pomoc. Tym razem zawodnicy Zagłębia Lubin przyłączyli się do akcji Szlachetna Paczka. Z grona potrzebujących wybrali rodzinę, do której trafi świąteczny podarunek. Szlachetna Paczka to projekt Stowarzyszenia Wiosna. Głównym celem akcji jest mądra pomoc. Mądra, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Każda rodzina tam wypisuje na stronie główne potrzeby. I my też do tego się odnieśliśmy, wybraliśmy rzeczy najpotrzebniejsze dla tej wybranej rodziny. Była tu przede wszystkim produkty żywnościowe i chemia. Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Najczęściej są zgłaszane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej. W ciągu tych 2 miesięcy udało nam się zebrać 42 rodziny, które są włączone w
Prawdopodobnie może być ich jeszcze więcej w tej chwili, bo ciągle odwiedzamy rodzinę. Każda rodzina dostanie to, czego najbardziej potrzebuje, na przykład makaron, mąkę, środki higieny albo sprzęty domowe. Głównie to są środki czystości, żywność trwała, ewentualnie jakaś taka odzież zimowa, nie? To najprędzej, buty, takie rzeczy. Czasami oczywiście są to większe rzeczy, jak lodówki, kuchenki, nie? Ale to już w awaryjnych sytuacjach. Wtedy też udaje się to załatwić. Wolontariusze w ten sposób pomagają najbardziej potrzebującym, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz rodzinom wielodzietnym. W Lubinie w tym roku wolontariuszy nie zabrakło. Czasami sami byliśmy w szoku, bo zeszły rodziny bardzo szybko i dobieraliśmy jeszcze dlatego, bo byli darczyńcy, a nie mieliśmy rodzin, którą trzeba wybrać. Więc to wyglądało tak, że jakby ktoś czekał na rodzinę, w ciągu 3 minut rodziny znikały. Paczki będą przekazane rodzinom już w najbliższą sobotę i niedzielę. 6 grudnia to wyjątkowy czas dla wszystkich dzieci. Z okazji Mikołajek odwiedziliśmy jedno z lubińskich przedszkoli, do którego zawitał wyjątkowy gość. Mikołajek co roku zawita do wielu szkół podstawowych i przedszkoli, aby obdarować dzieci prezentami. W naszym przedszkolu Mikołaj ma bardzo dużo pracy. Mamy 9 grup i najpierw wszystko zaczyna się u nas w budynku przedszkola. Są tu dzieci młodsze, 4 i 5-letnie. I Mikołaj rozdaje prezenty i spotyka się z dziećmi młodszymi. Jak mówi święty Mikołaj, prezentów na pewno nie zabraknie. Prezenty z Laponii przyjechały dla wszystkich dzieci na całym świecie. O czym jednak marzą najmłodsi? Co byś chciała dostać od Mikołaja? Barbie salon fryzjerski. Ja chciałabym dostać ciuchę. Wózek z lalką. Wózeczek z lalką. A ja jajkę. O grzecznych dzieciach Mikołaj na pewno nie zapomni. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.